Witam. Oglądając różne ciekawostki na YouTubie, natknąłem się na film pokazujący, jak działa procesor, mikroprocesor. Fiverr. Find the right freelance service right away. So that's how they're growing so fast. Pomijamy sobie... Planning to take Benita's SAP 1 computer, which he built on breadboards. But add a little muscle to his bones. Może, żeby mnie nie przekrzykiwał, zatrzymam. No jest sporo części tego. Cała ta wiedza jest podzielona na sporo części. 7 albo 8, jak pamiętam, przynajmniej na razie. Ale można tu się dowiedzieć, jak generalnie działa procesor w sposób taki dość obrazowy, prosty, jasny. Przyznam, że tak jak kiedyś wspominałem w filmach, że tak do końca nie wiem, jak działa, ale przynajmniej nie wiedziałem, jak działa tranzystor, mimo że budowałem układy na tranzystorach, to mimo że używałem mikroprocesorów, mikrokontrolerów, tak naprawdę do końca nie wiedziałem, jak działa procesor, czy tam mikroprocesor. W sumie to jest to samo, tylko wykonane w inny sposób. I wszelkie filmy, które były, pokazywały to w tak nieprzejrzysty, niezbyt jasny sposób. Ja rozumiem też osoby, które tą wiedzę chciały przekazać, na przykład kanał jest Mera 400. No i owszem, pewne tam fragmenty, te płyty, to rozumiem, jak to działa, ale jako całość to nie mogę tego pojąć. Natomiast tu jest to wytłumaczone naprawdę w taki sposób przejrzysty. No niestety nie jest po polsku, ale zawsze przypominam, że mamy tu możliwość włączenia napisów z polskim tłumaczeniem, lepszym lub gorszym, ale jak ma się jakąkolwiek wiedzę o elektronice, to te niezbyt doskonałe tłumaczenie nie będzie naprawdę przeszkodą. Jeśli więc ktoś się interesuje, jak naprawdę działa mikroprocesor, procesor, to zachęcam do obejrzenia tego cyklu filmów. Przyznam, że znowu mnie to zachęciło do budowy swojego 4-bitowego procesora. Takie plany już miałem od dawna, nie wiem, 20 lat temu. Ale teraz staje się to jakby bardzo realne. Oczywiście nie będę budował tego na jakichś tam podstawowych kostkach. Użyję FPGA, na którą narysuję. Nie będę korzystał z jakiegoś HDL-a czy tam AHDL-a i tak dalej. Tylko narysuję graficznie, korzystając z dostępnych komponentów, ten prosek. No, mam nadzieję, że zadziała. Czy go będę przenosił na realny układ? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. To zależy w sumie od was, bo jeśli pokażę na tym, na tej FPGA, że to działa, tak, tam miga diodą czy coś takiego i będzie zainteresowanie, to oczywiście może powstać płyta z tych podstawowych kostek. Finalnie na pewno będzie to droższe niż wykorzystanie FPGA, a na pewno w wypadku produkcji tego, powiedzmy, jakiegoś zestawu edukacyjnego, to wiadomo, że prościej jakiegoś CPLD czy FPGA wrzucić, niż robić to na dziesiątkach, a może i setkach scalaków. Poza tym uruchomienie takiego
twora po twora na kilku, kilkunastu płytach, nawet kiedy one są bezbłędne, to jest to spore wyzwanie, bo każde niedolutowanie czy każde mikrozwarcie może być tak trudne do znalezienia dla osoby, która nie do końca to rozumie albo nie ma odpowiedniego sprzętu, że to może zniechęcać. A w RPG wrzucamy jakiś tam softcik, no powiedzmy, że to jest soft, no i to nam działa, tak. Dajcie znać, czy w ogóle jest sens, aby się w to bawił, żeby pokazać, jak to się buduje, jak to działa. Dla mnie to jest w sumie nowy temat i na pewno będzie mnie kosztował wiele czasu i pieniędzy, aby go zrealizować. W tym filmie to wszystko. Do usłyszenia.